Tu Studio Suwałki i nowy program Prosto z Suwałk. Już od 7 maja. Od poniedziałku do piątku od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Od 7 maja. Wszystko o Was, dla Was. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. Kodeks wyborczy przewiduje, że w lokalach wyborczych będą znajdować się kamery rejestrujące to, co dzieje się w danym lokalu. Wątpliwości wynikające z nowego rozporządzenia unijnego w sprawie ochrony danych osobowych podniosła Państwowa Komisja Wyborcza. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w dużej mierze podzielił jej wątpliwości. Jak podkreśla GIODO, nie można w żaden sposób kwestionować jawności życia publicznego. Jednak zdaniem inspektora, realizując tę jawność, nie można naruszyć prawa do prywatności przynależnego wyborcom. Prawo do zachowania w tajemnicy naszej decyzji wyborczej jest oczywiste, ale w ocenie GIODO również w lokalu wyborczym nasz wizerunek powinien być chroniony. Dużo wątpliwości wzbudziło rejestrowanie i publikowanie wizerunku osób oddających swoje głosy w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych. Jak wskazuje GIODO, zarejestrowanie i opublikowanie wizerunku wyborcy mogłoby również doprowadzić do ujawnienia jego miejsca zamieszkania. W opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podczas wyborów nie powinno dochodzić do transmisji czy rejestracji umieszczania przez wyborcę karty do głosowania w urnie. Transmisja ukazująca urnę potencjalnie może prowadzić do ujawnienia tego, w jaki sposób głosował dany wyborca. Ostrożność zarówno PKW, jak i GIODO jest bardzo daleko idąca. Znane są nam przecież przypadki, że ujawnienie danych osobowych, personalnych, adresów, stanów i relacji majątkowych, cech dokumentów tożsamości uznawane było przez organy ścigania za czyn o niskiej szkodliwości społecznej i skutkowało zwolnieniem sprawców z odpowiedzialności.